W Republice Federalnej Niemiec trzęsienie ziemi, polityczne trzęsienie ziemi. Teoretycznie wszystko jest to tak, jak dawniej. Wygrała Hadecja, nie najgorszy wynik osiągnęła socjaldemokracja. Dalej na marginesie politycznym są tak zwani faszyści z alternatywy dla Niemiec, no ale jest też wielkie zaskoczenie Zieloni. Zieloni wprawdzie wyborów nie wygrali, ale odnotowali naprawdę znakomity wynik, dublując swój wynik z poprzednich wyborów europarlamentarnych w roku 2014 i niemalże dublując swój wynik z wyborów do Bundestagu w 2017 roku. Co to oznacza dla Niemiec, co to oznacza dla Polski i dla całej Europy? A no, mówiąc krótko, prawdziwą katastrofę, bo Zieloni to partia, która jak żadna inna, nie tylko w Niemczech, ale chyba i w całej Europie, chce przeprowadzać tęczową neomarksistowską rewolucję. Kilka słów o tym, jak dokładnie wygląda ta scena polityczna dziś w Niemczech, jaka jest skala Wiktorii Zielonych. W całym kraju Zieloni odnotowali niespełna 21% głosów, czyli wyraźnie mniej od Hadecji, która zdobyła głosów 29%, ale to właśnie Zieloni wygrali w 7 z 10 największych miast. Po raz pierwszy w historii Zieloni zwyciężyli w wyborach do Europarlamentu w Berlinie, w Hamburgu i nawet w Monachium, a więc w stolicy teoretycznie katolickiej Bawarii. Bardzo duże spadki zanotowały inne partie lewicowe, przede wszystkim Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, tylko 15%. To jest upadek, który trwa już wiele lat. Ta lewica się kończy i na jej miejsce wchodzą zieloni, ale zieloni przyjmują także głosy. Hadecji. To pozornie dosyć dziwne, no bo wydawałoby się Hadecja to realizuje jakieś jeszcze chrześcijańskie, katolickie wartości, jakże więcej jej wyborcy mogą iść do zielonych, ale to no właśnie pozór tylko, bo w istocie Hadecja już w Niemczech od dawna odeszła od realizowania jakiejkolwiek polityki opartej na wartościach. W 2017 roku to właśnie głosami Hadecji i za zgodą osobistą Angeli Merkel, tak lubiącej akcentować swoją wiarę w Boga, w Niemczech przegłosowano legalizację homoseksualnych małżeństw. To zresztą przy tym, co chcą zrobić w Niemczech i w całej Europie, zieloni to jeszcze pryszcz. No bo dlaczego ta partia jest tak szalenie niebezpieczna? No dlatego, że to partia, która promuje nie tylko całkowitą destrukcję małżeństwa, ale nawet i rzeczy zakazane dzisiaj prawnie, jak choćby pedofilię. To właśnie zieloni jeszcze w latach 80., i to w drugiej połowie nawet 80., mieli w swoich szeregach mnóstwo ludzi, którzy... No, postulowali depenalizację stosunków seksualnych osób dorosłych z nieletnimi zwłaszcza oczywiście mężczyzn z dorastającymi chłopcami, no bo to jak zwykle nie tylko w Niemczech, ale także w Holandii czy w Stanach Zjednoczonych, takie postulaty mają swój koloryt homoseksualny. A, a więc zieloni chcieli, chcieliby nam wprowadzić pedofilię. No, dzisiaj oczywiście się o tym już nie mówi. Oficjalnie to wszystko jest gdzieś zatarte, ale nie miejmy złudzeń ludzie, którzy wtedy w zielonych odgrywali pierwsze skrzypce, którzy wtedy wyrastali, wtedy się kształcili. No dzisiaj właśnie. Zielonymi rządzą, dzisiaj właśnie wygrywają w największych niemieckich miastach. Także ci ludzie mogą o tym nie mówić, ale jakie jest ich spojrzenie na tego typu zachowania seksualne, no pozostaje, pozostawiam tylko do Państwa domysłu. Zieloni to też partia, która chce całkowitej legalizacji aborcji. Dzisiaj w Niemczech aborcja jest teoretycznie zakazana, to znaczy jest czymś niezgodnym z prawem, ale dopuszczalnym w wielu wypadkach, w tylu, że skutkuje też. Około 100 tysiącami zabitych co roku dzieci. Dla Zielonych to jednak wciąż zbyt mało. Oni chcieliby, żeby kobiety niemieckie mogły dzieci zabijać od samego chwili poczęcia aż do końca ciąży, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. No, właśnie taki postulat Ci Zieloni, jeżeli o to chodzi, głoszą. Idąc, jak widać, dalej niż nawet niektóre inne partie lewicowe, choćby dzisiaj w Polsce. Oczywiście drugim takim postulatem cywilizacji śmieci w wydaniu Zielonych jest też eutanazja. To też rzeczy jeszcze dzisiaj w Niemczech niedopuszczalna. Tam jakieś bardzo powolne kroki są w, tym, w tę stronę robione, ale na razie Hadecja ciągle mówi nie. Natomiast Zieloni mówią zdecydowanie tak, eutanazja powinna być legalna. Możemy się tylko domyślić, że pisany przez Zielonych dla Niemiec scenariusz jest podobny do holenderskiego czy belgijskiego, a więc zabijanie nie tylko starych i chorych, ale także młodych i chorych, nawet chorych dzieci, może nawet tak jak w Holandii, gdzie zabija się nawet noworodki. Jeżeli tylko rodzice i lekarze stwierdzą, że noworodki no, zbyt cierpią i należałoby ukrócić... Cierpienia, to są po prostu mordowane. Około 200 dzieci w Holandii tak dzisiaj co roku się zabija. To też jest scenariusz, który w Niemczech mógłby być zrealizowany, gdyby zieloni doszli tam kiedyś do władzy. No ale to, to tylko są i pewne elementy cywilizacji śmierci. Na tym nie koniec, bo takim kolejnym, wielkim, sztandardowym postulatem zielonych jest forsowanie ideologii gender. I to w takiej strasznie skrajnej, totalitarnej, można powiedzieć, postaci. Na czym to mogłoby polegać? Już widzimy w praktyce. Bo w dwóch niemieckich miastach, w Hanowerze i w Düsseldorfie, w tym roku wprowadzono urzędowy nakaz stosowania przez wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne mowy genderowej. To znaczy w praktyce, że nie można wypowiadać się tak, będąc nauczycielem, policjantem czy urzędnikiem, jakby istniały dwie płcie. Każdy publiczny funkcjonariusz, można tak to powiedzieć, powinien wychodzić z założenia, że płci jest liczba zupełnie no, po prostu dowolna i że nie ma mężczyzn ani kobiety, więc w swoim języku wypowiadając się na przykład nauczyciel do innych nauczycieli, nie może mówić nauczycielki i nauczyciele. Musi użyć takiego sformułowania, które tej płci nie będzie oddawało. Oczywiście na razie jeszcze nie ma żadnych sankcji karnych za niestosowanie się do tych wytycznych, ale możemy się domyślić, jest tylko pieśń przyszłości. Oczywiście dzisiaj nie ma jeszcze żadnych sankcji za niestosowanie się do tych wytycznych, ale jak możemy się domyślić, to przecież tylko początek tej rewolucji. Takie sankcje się na pewno pojawią. Można się też spodziewać, że ten duch ogarnie inne niemieckie miasta, inne niemieckie landy. Co ciekawe, to nie tylko Zieloni za tym lobbowali w Düsseldorfie i w Hanowerze, także Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, ale znowu to Zieloni są tego głównym motorem. To w ich dokumentach już od lat oficjalnych, przyjmowanych przez partię, uważa się, pisze się tak, jakby dwie płcie nie istniały, jakby było ich dużo więcej. No, no właśnie. Właśnie. Taka to jest partia całkowicie antychrześcijańska, całkowicie dążąca do zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji, wprost neomarksistowska, ale co ciekawe, nie tylko w te, takim planie duchowym czy na planie ochrony życia się ten neomarksizm Zielonych objawia, bo ostatnio Zieloni zaproponowali także, można powiedzieć, czysty komunizm. Mianowicie szef partii Zielonych, Robert Habeck, poparł postulat wywłaszczania dużych właścicieli nieruchomości, konkretnie w Berlin. Otóż w Berlinie od pewnego czasu rosną czynsze. Te czynsze rosną na takim poziomie, że to i tak nie jest w ogóle porównywalne z wysokością czynszów w Warszawie czy w Krakowie. Są w Berlinie dużo niższe, biorąc pod uwagę zarobki Berlińczyków, ale lewica w Berlinie stwierdziła, że są już na tyle wysokie, że trzeba coś z tym zrobić. Ludzie się zaczynają trochę buntować, no i zaproponowano, żeby wywłaszczyć największych właścicieli mieszkań, czyli po prostu firmom, które dysponują dużą liczbą mieszkań, mieszkania miałyby być zabrane za jakąś tam oczywiście rekompensatą, ale nikt nie wie za jaką. Zieloni twierdzą, że to jest rzecz w pełni zgodna z konstytucją. Eee, czy tak jest? No, konstytucjonaliści twierdzą co innego, ale w Berlinie przeprowadzono już nawet, e, jest, trwa zbiórka podpisów pod e, projektem ustawy dopuszczającą takie wywłaszczenia. Ma poparcie zarówno zielonych, jak i także po części socjaldemokratycznej partii Niemiec, chociaż tutaj jeszcze nie tak silnie jak u zielonych. No i rzecz może być procedowana. Także, jak widać, zieloni to partia naprawdę pod wszelkimi względami marksistowska i neomarksistowska, e, gotująca dla Niemiec, a w konsekwencji także dla dla Europy prawdziwą katastrofę. Możemy teraz zadać sobie pytanie, skąd w takim razie takie poparcie dla Zielonych? No bo rzeczywiście 20% w skali kraju, w wielu największych miastach zwycięstwo, no to jest rzecz po prostu zatrważająca. Dlaczego Niemcy tak masowo głosują na tak skrajną i radykalną partię? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale wydaje się, że są dwie podstawowe przyczyny. Po pierwsze, to od kilku już lat trwa pikowanie w dół zarówno Hadecji, jak i socjaldemokratycznej partii Niemiec, SPD, czyli partii jeszcze niedawno Angeli Merkel i Martina Schulza. Te partie po prostu straciły swoje zaufanie i przyczynił się do tego w dużej mierze kryzys migracyjny. Wyborcy widzieli, że nawet jeżeli popierali wpuszczenie migrantów, to że jednak rządzący po prostu łagali. W wielu sprawach po prostu Ugali państwo jednak nie stanęło na wysokości zadania, mnożyły się różne problemy, urzędy były nadwyrężane, zbyt dużo, zbyt duże obciążenie. Państwo zawiodło i wyborcy zaczęli się stopniowo od tych dwóch formacji oddalać. Przez krótki okres, przez 2-3 lata, profitowała na tym przede wszystkim Alternatywa dla Niemiec, Ta partia, która zbudowała w zasadzie swój elektorat na retoryce antyimigranckiej, ale jak pokazują ostatnie nie tylko sondaże, ale i wybory, ona już swój impet troszeczkę wytraca, tylko na wschodzie Niemiec ma naprawdę duże poparcie, ale na zachodzie już niekoniecznie. Ona oscyluje na zachodzie Niemiec tym najbardziej ludnym terytorium niemieckim. W granicach kilku punktów. Także ten elektorat rozczarowany szuka sobie innego ujścia, no i właśnie tutaj trafia na Zielonych. Można wręcz powiedzieć, że Zieloni mają szansę stać się nową Volkspartei. Volkspartei, czyli partia dla wszystkich. Taką partią dotąd przez dziesięciolecia w zasadzie była właśnie Hedecja, była CDU i CSU. To jest taka partia, która nie jest ani zbyt prawicowa, ani zbyt lewicowa, to znaczy wyraża po prostu przekonania i wartości większości mieszkańców Niemiec, większości społeczeństwa. Partia, na którą może zagłosować każdy. Czy to robotnik, czy właściciel, nauczyciel, czy przedsiębiorca. Mówiąc krótko, partia dla każdego. Jeżeli Zieloni mają tak duże poparcie, to jest to widomym znakiem tego, że ich wartości i ich ideologia stają się ideologią wyznawaną przez większość Niemców. Czyli te wszystkie skrajności, ta teoria gender, ta cywilizacja śmierci, to wszystko jest rzecz, która trafia do mas Niemców. Jeżeli Zieloni staną się taką Volkspartei, będzie to po prostu dowód na to, że do cna zostali przeżarci przez ideę idea szkoły frankfurckiej, przez różne szkodliwe, trujące tezy. Najpierw jeszcze wcześniejsze, zresztą nie tylko Lutra oczywiście, ale później jeszcze i Freuda, Marksa, Freuda, a potem Adorno, Teodora Adorno, Herberta Marcuse i tak dalej. Te wszystkie teorie dążące do tego, żeby całkowicie zniszczyć zachodnie społeczeństwo, zerwać wszystkie więzi. Od więzi państwowych, po więzi rodzinne. No w Niemczech po prostu uczyniły Naprawdę olbrzymie spustoszenie. Ludzie w to wierzą i zieloni właśnie na tym grają i na tym budują swoje rosnące poparcie. Jak będzie w kolejnych wyborach, to przyszłość dopiero pokaże, ale ostatnie miesiące wskazują, że rzeczywiście jest taka wyraźna tendencja. CDU cały czas traci, SPD cały czas traci i zieloni cały czas zyskują i możemy sobie wyobrazić, że po kolejnych wyborach parlamentarnych, wyborach do Bundestagu, zieloni wejdą do niemieckiego rządu i może nawet będą mieć kanclerza. Już w w 2017 roku sama Angela Merkel e, bardzo chciała zawiązać z zielonymi koalicję, ale to ostatecznie nie udało się, Zieloni mieli zbyt mało posłów, żeby móc e, z Merkel tę koalicję stworzyć. Potrzebny był jeszcze jeden koalicjant, tutaj proponowali się liberałowie, no nie porozumiano się. Natomiast jeżeli po wyborach w 2021 roku, w wyborach do Bundestagu e, zieloni zachowają te pozycje, które mają dzisiaj, to naprawdę jest niezwykle prawdopodobne, że będzie, e, będą u władzy albo z Hadecją, albo z socjaldemokracją. W każdym razie jest wielkie ryzyko, że te skrajnie szkodliwe idee będą głoszone już nie tylko z poziomów landowych, z poziomu Europarlamentu, ale także z poziomu samego Berlina. No, jak biorąc pod uwagę siłę finansową różnych fundacji niemieckich oddziałujących w Polsce, można się spodziewać, że będzie to miało także dla nas bardzo poważne skutki.